To było między Innsbruckiem, między trzecim konkursem turnieju czterech skoczni, a naszym Zakopanem, pierwszym styczniowym, w którym utraciliśmy to pierwsze miejsce w punktacji. Niemniej drugie miejsce w przeciągu całego sezonu dla polskiej ekipy to na pewno coś, co warto podkreślić. Dwa razy kiedyś wygraliśmy w historii. Teraz na drugim miejscu brawo dla polskiego zespołu. Tu widzimy tylko Norwegów. Tak, bo Norwegowie w przekroju całego sezonu tych punktów zgromadzili najwięcej, 5429. Polacy stracili 691, Niemcy już ponad 1000. Na kolejnych miejscach Austria, Słowenia i Japonia. Norwegowie mieli wielkiego lidera, ale mieli tych też takich skoczków jak Markus Lindvik, który potrafił zastąpić lidera w pewnym momencie. Tak, jak bardzo regularny Robert Johansson. Oczywiście, w przekroju całego sezonu. Daniel André Tande, w tej chwili przebywający w szpitalu, ale przecież też stający na podium w tym sezonie. Troszkę słabsza forma Forfanga, chociaż w tym ostatnim weekendzie też dał o sobie znać. No trochę szkoda, że nie ma tutaj kibiców, że to wszystko w takiej otoczce pandemicznej się odbywa. Ale dobrze, że udało się ten sezon rozegrać, że kibice mogli przeżywać także te konkursy, oglądając je na antenach telewizji. Przypomnijmy, że w tym sezonie na podium Pucharu Świata stawali Kamil Stoch 8-krotnie, Dawid Kubacki 4-krotnie, Piotr Żyła stawał 5-krotnie na podium i raz Andrzej Stękała. To są nasze osiągnięcia indywidualne, które wspomogły tę punktację Pucharu Narodów, do której liczymy wszystko. I konkursy indywidualne i drużynowe, hymn norweski. I to już naprawdę koniec. Zakończyliśmy 42. sezon Pucharu Świata. Za uwagę dziękuję Państwu. Stanisław Snopek i Przemysław Babiarz. Przenosimy się do Macieja Kurzejewskiego. No, my jedynie dołączamy się.